Nazywam się Izabela Mrochen i chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić dosłownie taki podsumowanie, zestaw przykładów, jak możecie Państwo, projektując swoją stronę na WordPressie, z jednej strony zrobić ją właśnie ciekawą, ale też dostępną. Tytuł tej prezentacji to Dostępne i użyteczne strony na WordPressie. Dobre praktyki w zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. I kawałeczek na... Tu widzę, nie działa. Jeżeli chodzi o porządek prezentacji, to dosłownie jeden slajd na mój temat. Następnie przedstawię Państwu użytkowników internetu. Wybór motywu, jak można się do tego zabrać ze strony dostępności, ale niekoniecznie ten motyw będzie nam odpowiadał. Następnie przedstawię Państwu standardy dostępności. Obecnie mamy WCAG 2.0, ale od czerwca tego roku wchodzi już też 17 nowych kryteriów sukcesu i będzie trzeba troszeczkę wspomnieć Państwu na temat WCAG 2.1 i przykłady dobrych praktyk. Tu w tej części będę bardzo dużo takich praktycznych rzeczy pokazywała. Natomiast mój wykład jest jakby wstępem, preludium do następnego wykładu, który poprowadzi pan Mikołaj Rotnicki. Pokażę Państwu to, czego my nie widzimy, jak osoba z dysfunkcją wzroku odbiera. Czyli w podsumowaniu będzie można właśnie jakby zobaczyć, jak to wszystko wygląda ze strony osoby widzącej. Moje zainteresowania w ogóle nową technologią rozpoczęły się już w 1999 roku, kiedy zajęłam się napisami do filmu w swojej pierwszej pracy magisterskiej na filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Następnie pisałam pracę doktorską, co prawda z historii języka, natomiast ja badałam korpusy i tu również nowa technologia się wkradła do tej pracy. Trzeba było napisać bardzo szybko program wyszukujący, taki właśnie konkordancja. W tamtym czasie nie było to możliwe, jeszcze tak jak teraz, więc informatyk zrobił dla mnie taki program, który wyszukiwał bardzo szybko pewne zwroty w wielu, wielu powieściach angielskich. W 2010 roku zainteresowałam się narzędziami CAT, czyli Computer Assisted Translation. Dlatego właśnie łączę holistycznie WordPressa, dostępność i tłumaczenie. Będę dużo mówiła też o lokalizacji, oprogramowania, ale też lokalizacji stron. Ponieważ bardzo często Państwo wykorzystujecie przeróżne wtyczki, które są nieprzetłumaczone do końca. Coś się otwiera na stronie i mamy wtedy polecenia. Raz po angielsku, raz po polsku, raz jeszcze w jakimś innym języku. A dosłownie osoba, która przecież nie widzi, może nie znać tego języka, a osoba, która nie słyszy, w ogóle uczy się języka polskiego jako drugiego języka. Dlatego jeżeli mamy taką mieszankę językową na jednej stronie, to nie jest to zbyt dobre i dostępne. W 2012 roku rozpoczęłam taką ideę otwierania studiów podyplomowych, włączenie cyfrowe i społeczne, strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia na Uniwersytecie Śląskim. Pierwsza edycja tych studiów już się odbyła. Teraz we wrześniu będę starała się, aby wznowić już taką bardziej zmodyfikowaną również tą edycję studiów podyplomowych dwusemestralnych. W międzyczasie zrobiłam certyfikację jako ekspert do spraw dostępności. W 2017 roku oficjalnie certyfikowałam się na projektanta stron na WordPressie i w tym roku również podeszłam do certyfikowanego kursu zakresu aplikacji mobilnych. I powiem Państwu, że to wszystko naprawdę pomaga w zrozumieniu dostępności, ale też daje pewien taki niedosyt, że jeszcze to jest ciągle za mało. Jeżeli chodzi o porządek prezentacji, najpierw chciałabym Państwa wprowadzić w świat osób z różnymi dysfunkcjami i dlaczego ta strona, którą Państwo będziecie projektować, powinna być intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. Przede wszystkim największym problemem od lat jest to, że wszędzie widzimy ten jeden i ten sam piktogram osoby siedzącej na wózku, na parkingach, na drzwiach do toalet, na przykład na dworcach czy na lotniskach. I wtedy dużo osób kojarzy sobie tylko i wyłącznie jakąś dysfunkcję związaną tutaj z motoryką, czyli z problemem z poruszaniem się. Zapominając o tym, że są osoby, które mają również dysfunkcję wzroku. Niekoniecznie są to osoby niewidome od urodzenia, ponieważ bardzo dużo osób traci wzrok po prostu z biegiem czasu, z powodu różnych dolegliwości, z różnych chorób. Osoby, które są niedosłyszące bądź głuche od urodzenia, to ten piktogram po lewej stronie, gdzie mamy dwie ręce, to jest tak zwany znak motyla. Po prawej stronie na dole macie Państwo piktogram osoby z białą laską, czyli jest to osoba z dysfunkcją wzroku.
I ostatni piktogram po prawej stronie u góry to jest osoba z dysfunkcją kognitywną. Tutaj również wchodzą osoby z dysleksją, dlatego tak bardzo jest ważne, aby zwrócić uwagę na to, jakie czcionki Państwo stosujecie na stronach. Nie mogą być zbyt ozdobne, no i przede wszystkim, żeby ten motyw, który ma szarą czcionkę, żeby jednak poprawiać tą czcionkę, żeby ona była bardziej kontrastowa i ciemniejsza, łatwiejsza do odczytania. Dlatego sięgając tutaj do wytycznych WCAG 2.0 w języku polskim, pokazałam taki fragment z tej definicji, że przede wszystkim treść stron powinna być dostępna dla szerokiego grona użytkowników, aby była bardziej przyjazna dla każdego. Bardzo wiele osób zawsze mnie prosi, mów, że to nie tylko jest dla osób z dysfunkcją, to jest dla każdego użytkownika, ponieważ proszę Państwa, życie jest nieprzewidywalne. Dzisiaj wydaje nam się, że my nigdy nie będziemy wśród osób, które mają jakąś dysfunkcję, ale okazuje się, że za 10, za 15, za 20 lat nagle coś się dzieje i mamy kłopoty ze wzrokiem, ze słuchem, albo na przykład sam fakt, że mamy rękę w gipsie, już nie możemy używać myszki. To już jest też wykluczenie nas przez jakiś moment z jakiejś funkcji, na przykład w pracy. Jeżeli chodzi o bardzo ciekawy podział osób, które mają przeróżne dysfunkcje, został to przygotowane przez Microsoft. Było to w wersji angielskiej, ja przetłumaczyłam na polski, więc jest to moje własne tłumaczenie. Bardzo mi się podoba to, że jest przede wszystkim podział na wykluczenie stałe, tymczasowe i sytuacyjne. Mogą Państwo zauważyć w tej tabelce, że jeżeli chodzi o dysfunkcję dotyku, to właśnie to, o czym wspomniałam, możemy mieć górną kończynę unieruchomioną w gipsie, na tęblaku i to już jest wykluczenie tymczasowe. Zaczyna się problem z posługiwaniem się myszką. Albo wykluczenie sytuacyjne, jeżeli mamy zabiegi pielęgnacyjne, ponieważ na przykład wychowujemy małe dziecko. Jeżeli chodzi o dysfunkcję wzroku, osoby niewidome, to też osoby, które cierpią na kataraktę. Dlatego teraz jest bardzo wiele ciekawych projektów dla osób 65+, właśnie w dostępności. Organizuje się różne spotkania, jak mogą te osoby posługiwać się na przykład tabletami. No i wykluczenie sytuacyjne, kiedy kierując pojazdem zaczynamy zwracać uwagę na inne czynności, na przykład rozmowę telefoniczną, o czym teraz jest wiele programów takich, aby nie zwracać uwagi, nie odbierać telefonów jednak w trakcie prowadzenia pojazdu. Jeżeli chodzi o dysfunkcję słuchu, to osoby głuche mogą mieć na przykład niedosłuch spowodowany stanem zapalnym i już jesteście Państwo wykluczeni tymczasowo, a wykluczenie sytuacyjne to osoby pracujące w hałaśliwym środowisku. Dlaczego to akurat wykluczenie jest ważne? Jeżeli ja na przykład jadę pendolino w wagonie strefa ciszy i chciałabym sobie zobaczyć jakiś film, a film nie ma napisów. Ja jestem już wykluczona. Nie jestem w stanie przede wszystkim odbierać wiadomości w tym filmie z ruchu ust. Dlatego napisy są jednym z elementów właśnie standardu WCAG 2.0. I ostatnia dysfunkcja mówienia to na przykład wykluczenie tymczasowe. Jeżeli chorujemy, mamy zapalenie gardła, wtedy też nie jesteśmy w stanie przecież wiele mówić. No i wykluczenie sytuacyjne to osoby z akcentem, gdzie mamy kłopot ze zrozumieniem na przykład jakiegoś filmu, wtedy również bardzo przydają się napisy. Dlatego jak Państwo będziecie przygotowywać swoje strony na WordPressie i zamieszczacie jakieś filmy, to bardzo proszę na to zwrócić uwagę, żeby te napisy były, żeby była audiodeskrypcja. I ja również o tym powiem w późniejszym moim wystąpieniu, żeby zamieszczać poniżej transkrypt. Czyli to, co się mówi na filmie, powinno być też dostępne w alternatywnej formie tekstowej. Dysfunkcje wzroku, proszę Państwa. Dlaczego strona powinna być intuicyjna? Przede wszystkim dlatego, że są osoby, które, tak jak widzimy na pierwszej ilustracji, mają takie widzenie plamki. Cały czas widzą czarną plamę. Ta plama się powiększa. Na początku jest malutka, potem coraz większa. Więc jeżeli strona jest intuicyjna i zawsze menu jest w tym samym miejscu, w jakieś inne, prawda, obrazy czy filmy znajdują się w ten sam sposób intuicyjnie ułożone na stronie i każda podstrona jest bardzo podobna, wtedy ta osoba nie musi się za każdym razem uczyć, jak obsługiwać, prawda, dany serwis. Drugie zdjęcie przedstawia również ten sam problem z widzeniem plamkowanym. Tutaj widzimy, te plamki są takie rozrzucone po całym ekranie. Są również osoby, które widzą tak zwanym widzeniem tunelowym, czyli widzą tylko to, co jest w środku. Tu akurat jest jeszcze duży obszar, którym widzą, ale są osoby, które widzą tak jak przez dziurkę od klucza. Dosłownie taki mały naparstek tylko Państwa strony.
I znowu, jeżeli osoba wie, że jak sobie coś przesunie, jest to zawsze w tym samym miejscu i tak samo zrobione, jest jej o wiele łatwiej odczytać taką stronę. I ostatni slajd to osoby, które mają kataraktę, czyli jest to osoba, jest to strona bardzo zamazana i tutaj bardzo zwracam uwagę na kolorystykę. I dlatego mówiłam na początku o tej szarej czcionce. Jeżeli ta czcionka jest nieczytelna, to osoba z kataraktą naprawdę nic nie przeczyta. W drugiej części chciałabym Państwa wprowadzić coraz bardziej, jak sobie radzić na tych stronach w WordPressie. Ja pamiętam swoje początki, tak, tutaj Pani Kasia też pamięta. Zaczynałam zawsze od tego, że próbowałam znaleźć jakiś ciekawy motyw. Żaden z tych motywów, które oglądałam, nie odpowiadał tej dostępności. Więc zobaczyłam, że jest filtrowanie. No jak już się pojawiło filtrowanie i się ucieszyłam, że jest accessibility, te motywy nagle, jak Państwo widzą na ilustracji, zaczynają się pojawiać. Po filtrowaniu otrzymuję 20 motywów. No i niestety, żaden z tych motywów, wszystkich tych elementów WCAG 2.0 nie zawiera. Są jakieś jedne bądź dwa, czyli na przykład jest motyw, który bardzo ładnie już ogólnie nam daje możliwość dodawania fokusa. Są kontrasty w menu, jest skip link, z czego się bardzo cieszę, bo tego wcześniej nie było. Natomiast niestety trzeba by te 30 wyselekcjonowanych, przefiltrowanych motywów złożyć w jeden cały, żeby z każdego wziąć po troszkę tego, co jest w każdym. No i zaczyna się wtedy marsz pod górkę. Trzeba coś jednak w każdym motywie uzupełnić. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na nagłówki. Ponieważ nagłówek to jest tak jak znaki drogowe na drodze. Osoba, która używa technologii asystującej, po prostu się porusza po stronie i słyszy nagłówek 1, nagłówek 2 i przechodzi krok po kroku, o czym będzie mówił szczegółowo Pan Mikołaj. Następnie listy uporządkowane i nieuporządkowane. Jeżeli Państwo będziecie sobie tylko dawać jakiś myślniczek i oczywiście spacja, to absolutnie nie wchodzi w grę. Paragrafy. Nie mogą być to ściany tekstu na stronie, tylko ładnie podzielone na mniejsze odcinki. Linki i odnośniki. Tutaj bardzo dużą uwagę zwracam na to, aby te linki i odnośniki były wyróżnione. Standardowo powinny być niebieskie z podkreśleniem, a po wybraniu, prawda, jak najeżdżamy kursorem, powinny się zmieniać kontrastowo. Są niektóre ciekawe fundacje, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które dodatkowo jeszcze podświetlają na żółto, czyli po wybraniu widzimy, gdzie jesteśmy. Dlaczego też te linki i odnośniki są takie ważne, jeżeli chodzi o kolor i o to, żeby się jakoś podświetlały, na przykład jest też fokus, ponieważ jest dużo osób, które posługują się klawiaturą i używają tylko tabulatora i idą po linkach, w ogóle nie przechodzą po stronie tak jak my. Dlatego im bardziej te linki są wyróżnione, tym łatwiej. Ja jeszcze będę mówiła o tym w późniejszej części. Formularze. O tym będzie mówił Pan Mikołaj. Ja tylko chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że jak się robi audyt, to ta strona jest najczęściej sprawdzana. Jeżeli to jest strona, gdzie jest kontakt z klientem i my mamy wypełnić jakieś nasze dane i jest polecenie, wszystkie pola z czerwoną gwiazdką są wymagane, a osoba nie widzi, to po pierwsze tej czerwonej gwiazdki nie zobaczy, a tym bardziej, jak powiem za chwilkę, są osoby, które nie rozróżniają kolorów, koloru czerwonego nie zobaczy. Więc wtedy zamiast powiedzieć pola z czerwoną gwiazdką są wymagane, może lepiej napisać imię w nawiasie wymagane, nazwisko w nawiasie wymagane. Wtedy każdy wie, które z tych pól jest naprawdę ważne. No i jeszcze jedna rzecz, o którą bym chciała tutaj Państwa prosić, to lokalizacja oprogramowania. Jeżeli już robimy na WordPressie te formularze, to jeżeli ktoś się pomyli, to żeby informacja zwrotna nie wyskakiwała na stronie w języku polskim, na przykład w języku angielskim albo niemieckim, bo akurat producent wtyczki albo jakiegoś oprogramowania innego wykonał ją w tym języku. I to jest też niedopuszczalne. Pomyślmy sobie o osobach głuchych, dla których język polski jest językiem drugim. To co dopiero, jeżeli informacja zwrotna będzie jeszcze w innym języku obcym. Dlatego trzeba na to zwrócić uwagę, czyli lokalizujemy sobie to, co tam umieszczamy. Tabele powinny być też dobrze zrobione, czyli wszystkie nagłówki w tabelach, no i menu, na które należy zwrócić uwagę, żeby był odpowiedni kontrast w każdej zakładce. W takim razie, proszę Państwa, wybierając wtyczki, ja chciałam Państwu zwrócić uwagę właśnie na jedną, którą ja wybrałam. To jest ta pierwsza WP Accessibility Helper. Dzięki niej ja mogę sobie każdą z tych zakładek, którą mam w języku angielskim, przetłumaczyć na dowolny język. I w tym momencie, jak mi się to pojawia na stronie, na WordPressie, to osoba, jak ma stronę w języku polskim, to ma też wtyczkę w języku polskim. A nie musi zgadywać, prawda, co ma wykonać, albo nie daj Boże zgadywać, co oznacza każdy piktogram na tej wtyczce.
Więc to jest jedna z takich, którą bym poleciła. Jak Państwo widzą też po prawej stronie, od razu jest spełniona zasada kontrastu. Jak wchodzę tutaj myszką, wybieram sobie grafika w szarości na przykład, od razu kontrastowo zakładka jest na biało, napis jest na czarno. Więc jest to bardzo dobrze widoczne. Jeżeli chodzi o standardy dostępności, dlaczego mówimy o tym? Konsorcjum W3C, jak pojawił się internet, 95 rok, zauważyło, że strony są robione po prostu, no każdy jak chce. Nie było jakichś konkretnych standardów, zaczęto się zajmować ujednoliceniem tego sposobu przekazywania informacji. I tak w maju 99 roku wprowadzono pierwszy zakres standardów nazwany WCAG 1.0. Z czasem jednak nasze urządzenia zaczęły być coraz bardziej zaawansowane, pojawiały się przeróżne urządzenia mobilne i 11 grudnia 2008 roku wprowadzono WCAG 2.0, na którym teraz my opieramy audyty i te standardy obowiązują wokół tego właśnie WCAG 2.0. W maju 2015 roku, zwracam na to uwagę, ponieważ Polska miała już mieć wszystkie strony dostępne, a szczególnie urzędy. No niestety to jest marzenie, jeszcze daleko nam do ideału. I jak to się dzieje u nas? W 2012 roku, 12 kwietnia, podpisano rozporządzenie, w którym zobowiązuje się właśnie instytucje publiczne do tego, aby strony były zgodne z WCAG 2.0, czyli z tym zakresem standardów. Tu zwracam Państwa uwagę, że to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ coraz więcej projektów unijnych musi przejść przez audyt. Jeżeli Państwo nie zrobicie strony zgodnie z audytem, projekt po prostu może całkowicie odpaść albo będzie trzeba zwracać pieniądze. Dlatego to jest bardzo ważne, jeżeli przyjmujecie Państwo zlecenie od osoby, która musi mieć projekt ze środków unijnych. No i jesteśmy w czerwiec 2018, wchodzi WCAG 2.1. Co prawda, jak robimy audyt, opieramy się na WCAG 2.0, ale tam weszło 17 nowych kryteriów sukcesu i cała jedna wytyczna w drugiej zasadzie, gdzie bardzo dużo zwraca się uwagę na aplikacje mobilne, o czym w trakcie wystąpienia jeszcze Państwu powiem. Tak wygląda dosłownie akronim WCAG 2.0, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Mamy cztery zasady: Perceivable, Operable, Understandable and Robust. Te cztery zasady po prawej stronie, widzą Państwo, są podzielone na 12 wytycznych. Czasami mówimy w rozporządzeniu, jest to nazwane, że są to wymagania. Natomiast te wymagania, te wytyczne są jeszcze podzielone na kryteria sukcesu na odpowiednich poziomach A, 2A i 3A. Na czym to polega? Przede wszystkim, jak rozumiemy to WCAG 2.0 w tłumaczeniu polskim, to wytyczne dla dostępności treści internetowych, tak aby były bardziej dostępne dla szerszego grona użytkowników. I tutaj mamy zakres osoby, są to niewidome, słabowidzące, głuche, niedosłyszące, takie, które mają trudności w uczeniu się, na przykład właśnie z powodu dysleksji, czy mają ograniczenia, zaburzenia mowy, nadwrażliwość na światło. Ale przede wszystkim na dole widzimy, że powinny być to przede wszystkim strony bardziej przyjazne dla każdego użytkownika. Jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie i takie skrótowe podejście do tych czterech zasad, to pierwsza, postrzegalność, tak jak widzimy tamto oko, to jest właśnie to, na co zwrócę dzisiaj Państwu szczególną uwagę, to, na co my zwracamy uwagę jako osoby widzące, to, co postrzegamy na interfejsie, czyli jak ten interfejs powinien być dostępny dla użytkownika, jak powinna wyglądać czcionka, jak są paragrafy ułożone, jak mamy te linki, odnośniki, jak etykiety się nam pojawiają i przede wszystkim jak są opisane ilustracje. Druga to funkcjonalność. Tutaj bardzo dużo mówimy o nawigacji. To jest to, o czym Państwu wspomniałam, że są osoby, które nie używają myszki, posługują się tylko i wyłącznie klawiszem, czyli tabulatorem. No i tutaj wchodzi klawiatura, dlatego ta strona musi być odpowiednio przygotowana. Trzecia zasada to zrozumiałość, to o czym mówię, język. Dlatego nie robimy tej mieszanki wielokulturowej, tak? Czyli strona po polsku, a wszystkie inne rzeczy pojawiają się nagle po angielsku. No i przede wszystkim powinna być pisana językiem prostym. Bardzo tutaj polecam ciekawe programy, które zostały opracowane na uczelniach, to jest Logios i Jasnopis, gdzie możecie Państwo sprawdzić zakres trudności swojej treści, którą umieszczacie na stronie. I ostatnia zasada to solidność, gdzie należy sprawdzić, czy strona jest rzetelna, czy znaczniki, atrybuty są odpowiednio umieszczone i to już jest akurat sprawdzane automatycznie na przeróżnych walidatorach.
Jeżeli chodzi o kryteria sukcesu, to nieszczęśliwie ta literka A może się Państwu mylić z tą A+, A2+, kiedy powiększamy czcionki, no ale tak się akurat złożyło, te poziomy A, 2A i 3A są podobnie oznaczone. W języku angielskim, jak Państwo wejdziecie na kryteria sukcesu, to one na dole umieściłam Państwu przykład, nazywane są jako level A, prawda? Natomiast jak mamy język polski, to jest to przeniesione jako poziom. Nas obowiązuje w trakcie badania audytu ten poziom A i poziom 2A. Przede wszystkim poziom 2A to jest ten, który został wprowadzony w 2008 roku i do tego poziomu Państwo powinniście dążyć. Czyli otwierając sobie tego typu standardy, szukamy wszystkiego, co ma poziom 2A i A. Poziom 3A jest to najwyższy poziom dostępności. No niestety ten jeszcze nas nie obowiązuje, ale z tego co wiem, są dążenia do tego. Ten poziom przede wszystkim obejmuje język migowy. No na razie chyba finansowo i fizycznie nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, aby każdy film, który umieszczamy na YouTubie, był zaopatrzony w język migowy, ale jak widać, są już organizacje, które to wprowadzają. Jeżeli chodzi o następną część prezentacji, to standard dostępności. Chciałabym przede wszystkim Państwu omówić przykłady w oparciu o zasady pierwszą percepcja jako osoba widząca. Tak jak Państwo swoje strony projektujecie, na co szczególnie zwrócić uwagę. Czyli musimy pomyśleć o tym, aby nasz użytkownik dobrze widział i dobrze słyszał treści, jeżeli je będzie czytać właśnie za pomocą technologii asystującej. No i przede wszystkim, żeby miał możliwość oddzielenia informacji od tła. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o współczynnik kontrastu, o alternatywę tekstową i o tym, o czym mówiłam, czyli multimedia. To jest ta nasza właśnie zasada numer jeden, percepcja. To wszystko, co Państwo postrzegacie na stronach, to są różne mapy, informacje, jak Państwo widzą, ładne ilustracje, wykresy, diagramy, no i nasze różne przyciski w zakładkach. Jednak to, co my widzimy, to ta metafora góry lodowej, to jest tylko jej czubek. Natomiast to wszystko, co się dzieje w środku, czyli w całym kodzie HTML, o tym będzie mówił Pan Mikołaj, w jaki sposób osoba, która używa technologii asystującej, słyszy stronę, bo przecież jej nie widzi. Tutaj chciałam nawiązać do znaków drogowych. Bardzo często jak umieszczamy jakieś obrazki, to przecież na znakach też mamy dodatkowy napis. Czy jest to na przykład pas jezdni dla autobusów, czy jest to przejście związane z jakąś sygnalizacją. Nie umieszczamy tak piktogramów, aby były one dwuznaczne, ponieważ w różnych krajach ten sam piktogram może być różnie rozumiany. I o tym właśnie mówi WCAG 2.1. Dlatego mówi się teraz o większej dostępności aplikacji. Często Państwo coś wybieracie na booking.com, tam jest bardzo dużo takich piktogramów i one są bardzo dwuznaczne. Dlatego należy o tym pamiętać. W takim razie, jeżeli mówimy o alternatywie tekstowej, to po pierwsze, jeżeli Państwo umieszczacie dyplomy, przeróżne certyfikaty, plakaty na stronach, no tutaj trochę pracy nas czeka. To wszystko, co jest w treści w tym plakacie, to jest tam zagnieżdżone. Osoba z czytnikiem nie dojdzie do tych informacji. Trzeba to powtórzyć. I albo Państwo to przepisujecie poniżej, czyli robimy tą tak zwaną transkrypcję, albo możecie to stworzyć tak, że będzie to do pobrania w formie doka, TXT, ODT, bo jest bardzo popularny i tam dałam trzy kropeczki. I w różnych innych formatach można nawet to przygotować w HTML-u jako dodatkową podstronę. Więc przeróżne formy, ale to wszystko, co na tych plakatach się znajduje, musicie Państwo przepisać. Jeżeli chodzi o alternatywę tekstową, atrybut alt. Państwo bardzo często dodajecie te napisy i opisy ilustracji do title, do tej etykiety, a to nie jest to samo. Czytnik tak idzie, że musi się natknąć na ten atrybut alt. I po lewej stronie przygotowałam Państwu przykład, gdzie jest mapka świata i nie ma tego alta. Co wtedy słyszy osoba z czytnikiem? Słyszy po prostu kod źródłowy 34422, prawda? I tą całą gamę tych znaczków, które są w tym kodzie i na końcu JPG, to usłyszy ta osoba. I proszę sobie teraz wyobrazić, że robicie stronę dla urzędu, gdzie jest 30 takich zdjęć albo 30 jakichś innych ilustracji i ta osoba w ten sposób odczytuje tą stronę. No, zniechęci się. Można też, jeżeli to są tylko ozdobniki na stronie, wrzucić tak zwany pusty alt. I tam macie Państwo dokładnie, jak się to robi, czyli mamy alt pusty i dwa te znaki takie cudzysłowia. Wtedy czytnik przeskoczy ten obrazek, ale to jest tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli to jest ozdobnik. Na przykład jakaś kreska albo jakiś kwiatek, który nic nie znaczy. Natomiast wszystkie inne rzeczy, które są związane z obrazami, obowiązkowo muszą być opisane właśnie w tym atrybucie. Natomiast, jeżeli po prawej stronie mamy dobry
przykład. Mamy ilustrację, która oprócz tego, że ma swój kod źródłowy, czyli file JPG, ma jeszcze alt, dwa kolorowe motyle z rozpostartymi skrzydłami wśród kwiatów. I to właśnie usłyszy osoba, która używa technologii asystującej. Więc jak w WordPressie mamy dodawanie obrazka i potem po prawej stronie macie Państwo do wpisania przeróżne rzeczy, tam wystarczy do 300 znaków, nie wyrazów, ale do 300 znaków krótki opis od ogółu do szczegółu i proszę używać kolorów i kształtów, ponieważ bardzo dużo osób, tak jak mówiłam, traci wzrok po jakimś czasie. To nie jest tak, że wszyscy są niewidomymi osobami od urodzenia. Dlaczego jeszcze współczynnik kontrastu jest ważny w standardach? Proszę popatrzeć, to jest taka bardzo fajna aplikacja Color Contrast Analyzer. Jak Państwo to wpiszecie sobie w przeglądarki, od razu się to pojawia jako grupa Paciello. I teraz, jeżeli mamy na przykład przyciski typu szukaj, no to jeszcze ten czerwony na białym, proszę popatrzeć, tam mamy w środku, jest ten współczynnik kontrastu 4,61:1, a wymaganie jest 4,5:1, to jest minimum, którego nie można już niżej zejść, prawda? Więc jak jest szukaj, taki kolor czerwony na białym, on przechodzi, bo ma 4,61:1. Natomiast jeżeli teraz weźmiemy na przykład biały na żółtym albo żółty na białym, z czym ja się spotykam i ja się dziwię, że w ogóle coś takiego jest na stronach, to jest nie do przyjęcia. No i ten czerwony z czarnym, proszę zobaczyć, jak się zbada ten czerwony z czarnym, to niestety nie przechodzi, ponieważ współczynnik tu po lewej stronie jest tylko 3,45. Nam się wydaje, że to jest fajne, ale niestety to nie jest zgodne ze standardami i jest za nisko. Ta aplikacja jest bardzo ciekawa, ponieważ jak się tutaj zrobi display details, to mamy bardzo dokładnie opis, na jakim poziomie w ogóle jesteśmy i co przechodzi, a co jest niezgodne. Także zawsze można przy okazji sobie zrobić taką powtórkę, no i można jeszcze sobie tutaj rozwijać i te kolory sobie zmieniać, na przykład, żeby były bardziej kontrastowe. Jeżeli chodzi o kontrast w zakładkach, proszę popatrzeć, najlepiej, żeby to się wymiennie robiło, czyli jak mamy białą zakładkę z granatowym napisem, to potem po wejściu, żeby się zamieniało odwrotnie, biały napis na granatowym tle, to wtedy od razu widać. I proszę pamiętać, że jak ktoś, kto się posługuje tabulatorem, przechodzi przez coś takiego, to się musi wszystko otwierać. Więc jeżeli mamy takie właśnie menu, gdzie się to otwiera właśnie, to też musi otwierać się z tabulatora, nie tylko z myszki. Na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, to droga okruszków, bardzo pomocna, ja zawsze jej szukam, proszę popatrzeć, ja też wiem, które to jest tutaj linkiem, ponieważ jest na niebiesko z podkreśleniem i wtedy nie szukam tego, że to jest na czarno, czyli jak mamy kolor tekstu na czarno, to wtedy wyróżniajmy te linki na niebiesko. Jeżeli chodzi o kolory, w tej aplikacji, którą Państwu podałam, jest właśnie taka forma, gdzie badam, czy dany kolor jest postrzegany przez osoby z zaburzeniami rozpoznawania barw. Po lewej stronie macie Państwo przykład ilustracji, gdzie są kolory oryginalne, czyli to jest osoba, która nie ma problemów. Druga ilustracja to jest tak zwana pronatopia. Tak widzą osoby, które nie rozpoznają barwy czerwonej. Dlatego z tym czerwonym i zielonym na stronach proszę bardzo uważać. One są po prostu niedostrzegane. I nie wiem, dlaczego jest taka moda, że bardzo dużo linków jest na czerwono albo na zielono. Jeszcze nie daj Boże, ten zielony jest taki bardzo jaskrawy. Trzecia ilustracja to deuteranatopia. To są osoby, które mają właśnie kłopoty z rozpoznawaniem barwy zielonej, mylą ją z czerwoną, tak zwany daltonizm. I ostatnia to jest trinatopia, gdzie osoby w ogóle nie rozpoznają barwy żółtej i niebieskiej. Dlatego jak Państwo coś umieszczacie, to tą prostą aplikacją można wszystko sprawdzić. To jest właśnie dzięki tej prostej aplikacji zrobiłam dla Państwa takie zrzuty ekranu, jak osoby widzą. I to, jak się robi audyt, to trzeba niestety, ale właśnie tak dokładnie sprawdzać. Jeżeli chodzi o potrzeby użytkowników i ich preferencje, to dzięki tym wtyczkom, które ja pokazałam Państwu na początku, osoba na przykład może sobie wybrać, że chce widzieć tylko obrazy w kolorach monochromatycznych, bo tak bardzo dużo osób lubi oglądać strony. Są też osoby, które mają taką dysfunkcję, że lubią oglądać stronę za pomocą tak zwanych kolorów odwróconych, tak jak pozytyw, negatyw. Ja miałam taką osobę na studiach podyplomowych i widziałam właśnie, że tej osobie się bardzo dobrze czytało stronę w ten sposób. I ostatnie to jest alternatywa tekstowa, chciałam Państwu pokazać. My jako osoby widzące widzimy, ale na przykład nagle internet działa bardzo wolno albo coś się dzieje nie tak i pojawia się Państwu tylko tyle. Jeszcze raz. O. Jest ten krótki opis, coś tu nie wchodzi.
Nie widzimy obrazka, ale ten opis się pojawia i my widzimy tylko ten opis. Natomiast jeżeli Państwo dacie obrazki bez tego alta, to osoba nic już nie zobaczy. A tak przynajmniej usłyszy te alty, prawda? Jeżeli my mówimy o sobie jako osoby widzące, to widzimy obrazek, a jeżeli nawet jak coś jest długo i się nam nie ładuje, to mamy ten opis. Jeżeli chodzi o kontrasty i odnośniki, tu przykład z mojej strony, to jest już archiwalna strona, ale przy okazji Państwu chciałam pokazać, dlaczego to jest ważne. Od razu jak ja patrzę na tą stronę, widzę, aha, na niebiesko są moje odnośniki z podkreśleniem, czyli osoba słyszy link i ten odnośnik jest od razu w kontekście. Czyli ja nie robię czytaj dalej, czytaj więcej, tylko osoba słyszy, do czego ten odnośnik prowadzi, ponieważ jest cały zwrot jest właśnie odnośnikiem. Także to bardzo, bardzo pomaga. Jeżeli chodzi o pominięcie bloków, tutaj nawiązuję do nawigacji. Proszę pamiętać, że jeżeli osoba korzysta z klawiatury i tylko naciska klawisz Tab, to nie musi przechodzić przez całe menu, które często jest bardzo rozbudowane. Może przeskoczyć na przykład do treści albo do innej części tej strony. Wtedy stosujemy tak zwane skip linki z języka angielskiego. To się powinno pojawić u góry albo w lewym górnym rogu, ale na niektórych stronach widziałam, że to też jest na samym środku, na samej górze. Osoba wtedy słyszy albo po prostu widzi, prawda? Przeskocz do treści i od razu tutaj nawiązuje do lokalizacji oprogramowania. Jak Państwo te skip linki robicie i w motywie one są po angielsku, skip to content, to proszę po prostu to przetłumaczyć, żeby to było. Jeżeli strona, jak widzimy, Wydział Filologiczny jest po polsku, mam przeskocz do treści. Jeżeli mamy Department of Philology, mamy skip to content. No i potem, jak mamy po rosyjsku, jest odpowiednio to przetłumaczone. Więc to wszystko powinno ze sobą być synchronizowane. Więc nie tylko patrzymy na to, że jest w ogóle ten skip link i się cieszymy, ale on też powinien być w danym języku danej strony. I już powolutku zmierzam do końca. Mówiłam Państwu, że wchodzą nowe standardy według WCAG 2.1. Zwraca się uwagę na aplikacje mobilne. Dlaczego wybrałam taki przykład? I mówiłam też o tych piktogramach. Jeżeli chodzi o lokalizację w ogóle stron, to w różnych kulturach różne piktogramy mogą być różnie rozumiane. Te akurat, gdzie mamy media społecznościowe typu Twitter, Facebook, LinkedIn czy Google+, one są rozpoznawalne i wiadomo, że każdy będzie wiedział, o co chodzi. Natomiast na co tu zwracam uwagę? Jeżeli na stronie będą one bardzo szare, Państwo widzą, że one są prawie że niewidoczne, to co dopiero jak ta strona otworzy się na telefonie i jest jeszcze taka pogoda jak dzisiaj słoneczna, to osoba już w ogóle nie zobaczy, którą właśnie ma ten piktogram wybrać, żeby się przenieść na jakąś podstronę. Druga rzecz bardzo ważna, na to też zwraca uwagę WCAG 2.1, jeżeli już Państwo stosujecie piktogramy, to czerwoną strzałką zaznaczyłam, żeby pod spodem dopisać, do czego się odnosi ten piktogram. Niekoniecznie ten ludzik na tle tej tablicy będzie rozumiany tak samo wszędzie jako program. Przecież to jest do kontekstu dopasowane. Więc jak mamy tego typu piktogramy, podpisujmy. Dlatego zrobiłam na dole piktogram z kołami zębatymi, które normalnie mogłyby być rozumiane przez Państwa w różny sposób. Tak jak tu siedzimy, to mogłoby być 30 różnych pomysłów, co mogą oznaczać te koła zębate. Dlatego pod spodem na przykład ustawienia, to już jest wprowadzenie naszego użytkownika, co znajdzie pod tym odnośnikiem, pod tym linkiem. Także to WCAG 2.0 bardzo było oparte wcześniej, prawda, na stronach internetowych, laptopy. Teraz idziemy już w coraz mniejsze stronki typu na telefonach, na iPadach, te tablety, przeróżne są rzeczy, na których ja mogę badać ten układ. I zwraca się uwagę na kolorystykę, no i na taką właśnie funkcjonalność. Poza to, jeżeli chodzi o dostępność i użyteczność, sprawdzajmy zawsze, zanim Państwo wypuścicie stronę, czy jest ona responsywna i jak się układa na różnych urządzeniach. Do tego są bardzo fajne dodatki do Chroma, gdzie możecie Państwo tą stronę przeobrażać w różne sposoby i wtedy Państwo sprawdzacie, czy wszystkie elementy, które dodajemy, te bloki właśnie w WordPressie, one się układają tak, a nie inaczej. Czy ta kolejność ułożenia jest prawidłowa. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o jakby podsumowanie mojej prezentacji, jakie są wnioski? Przede wszystkim, proszę Państwa, proszę zauważyć, w jakim tempie to idzie. WCAG 1.0, 99 rok, już na całym świecie myślano o jakichś standardach.
u nas dopiero się pojawiać zaczęły w 2012 roku w formie rozporządzenia. Natomiast w środkowej części tej tutaj ilustracji zapisałam Państwu ostatnie wyniki badań z czerwca 2017 roku. W Polsce rośnie liczba osób korzystających z urządzeń przenośnych. Jest już ich ponad 20 milionów. Dlatego WCAG 2.1 dodaje 13, tutaj mamy już wytycznych, bo doszło nam 17 nowych kryteriów sukcesu. No i dążenie jest do WCAG 2.2, ale ogólnie w przyszłości będzie bardzo wiele zmian. Dlatego jeżeli teraz nie zaczniemy tego wdrażać, to i tak, proszę Państwa, nie ma od tego odwrotu. Dlatego, że te standardy są cały czas ulepszane, dodaje się nowe wytyczne, dodaje się nowe kryteria sukcesu. W takim razie, proszę Państwa, podsumowując, to było bardzo krótkie takie przybliżenie Państwu zasad, wytycznych i kryteriów sukcesu w projektowaniu stron na WordPressie. Proszę pamiętać, że to, co Państwo umieszczacie, musi być dostępne dla osób, które mają kłopoty ze wzrokiem, dla osób na przykład z dysleksją, żeby te czcionki były bezszeryfowe, bez zbędnych ozdobników, w odpowiednim kolorze i kontraście. Osoby głuche i niedosłyszące, aby miały napisy do filmu i transkrypcję, czyli jakaś wersja, która jest tylko i wyłącznie w formie takiej audio, musi być zawsze dodana w formie takiej pisemnej treści. Następnie osoby z dysfunkcją motoryczną, to te osoby, które bardzo często korzystają właśnie z klawiatury i posługują się klawiszem tabulatorem, tak jak Państwu wcześniej mówiłam. No i osoby używające czytnika ekranu, całą gamę technologii asystujących i osoby autystyczne. To wszystko razem trzeba niestety brać pod uwagę, żeby ta strona wyglądała i przy okazji też była dostępna, czyli nie tylko sama grafika, bo tutaj często jest taki dysonans pomiędzy osobą, która projektuje stronę, a później osobą, która programuje, jeżeli mówimy o takich stronach, które są dedykowane. No niestety trzeba jakoś już na etapie wymyślania tej strony, już trzeba współpracować z osobą, która zajmuje się dostępnością. Wtedy naprawdę zmniejsza się koszty i problemy w dalszej części. Jeżeli pytania, to teraz jest moment na to. Można też się ze mną skontaktować na Facebooku. Mam, bo tak samo jak się wpisze Izabela Mrochen, mogą Państwo zadać pytania, nie ma problemu. Mam też tą stronę, którą teraz będę przerabiała. No i na przerwach kawowych i face to face.